Wszyscy bracia, pozwólcie, że zanim przejdę do zamyśleń nad patronką dzisiejszego dnia, patronką waszej parafii, podzielę się taką refleksją z dnia wczorajszego. W waszej parafii w Mosiskach praktycznie jestem pierwszy raz w życiu. Może gdzieś tam kiedyś przejeżdżałem, gdy jechałem do rodzinnego w Polsce. Pochodzę rodem z Dębicy, nie aż tak daleko. I gdy mnie tutaj wczoraj przeprowadził wasz ksiądz proboszcz do tej świątyni, której kiedyś byli ojcowie redemptoryści, to właściwie do ich kolebki. Bo gdy redemptoryści wracają do Polski po czasach zaborów, to pierwsze miasto, pierwszy klasztor, jakie wracają, to właśnie tu Mosiska. Wszedłem do tego kościoła, od razu mnie uderzyły pewne precjoza, które kiedyś widziałem przez lat. Mam na myśli figury, które są w głównym ołtarzu świętego Alfonsa i patronki tej parafii świętej Katarzyny. Figurę Piety i stację Drogi Krzyżowej. Te precjoza, które zostały uratowane, które zostały wywiezione do Polski, później po latach tu wróciły. A widziałem je w latach, od końca lat 90. w Krakowie, w klasztorze właśnie ojców redemptorystów na Poddaszu, gdzie swoją pracownię artystyczną, renowacyjną miał, myślę, że starszemu pokoleniu znany, bo tutaj posługiwał ojciec Marcin Karaś, już dzisiaj nie żyjący. Był to przyjaciel mojej rodziny, mojej mamy. A ja, choć jak powiedziałem, rodzony już w Polsce, w Dębice, jednak moje korzenie tutaj są w Zaborze, nie tak daleko. Stąd chodzi, moi rodzice pochodzą. A więc poczułem się w takim znajomym klimacie. Wspomniałem właśnie ojca Marcina, także ojca Kazimierza Lędziona, którzy tutaj też posługiwali razem. Cieszę się, że mogę tutaj być wśród was, przyjeżdżając w stolicę Ukrainy z Kijowa, a razem z wami pochylić się nad tą piękną postacią, jaką jest święta Katarzyna Aleksandryjska, która podobnie jak święta Cecylia, której niedawno wspomnienie obchodziliśmy, która zawsze, święta Cecylia, cieszyła się dużą popularnością na zachodzie, w kościele zachodnim, tak właśnie święta Katarzyna była czczona przede wszystkim na wschodzie, ale jej kult także sięgał do kościoła zachodniego. Mało wiemy o tej świętej. Święci, który Kościół stawia nam za przykład. Warto, abyśmy wczytywali się tak, jak to dawniej było w ich żywoty, ich życiorysy. Bo są oni stawiani nam za wzór, za przykład dla naszego życia. Najwcześniejsze świadectwo na temat świętej Katarzyny Aleksandryjskiej pochodzi z IV wieku, a więc dosyć wcześnie, bo to jest tuż po jej męczeńskiej śmierci. Wspominają o niej Rufin i święty Eusebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, twórca słynnego Onomastikonu, w którym opisał wszystkie miejsca święte Ziemi Świętej. Według tradycji Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stąd też jej przydomek Aleksandryjska. Nie wiemy dokładnie kiedy. Śmierć męczeńska miała nastąpić na początku IV wieku. Była córką króla Kustosa. Pochodziła więc z rodu zamożnego, była wykształcona, słynęła z urody. O jej rękę daremnie starali się najwięksi, najbardziej znamienici obywatele Aleksandrii. Jednak ona złożyła ślub czystości, ofiarowała swoje życie Bogu. Wkrótce wybucha najbardziej dramatyczne prześladowanie chrześcijan za cesarza Dioklecjana. Te prześladowania dosięgają także Aleksandrii.
Katarzyna, jako pochodząca ze znamitego rodu, można powiedzieć, poszła na pierwszy ogień tych prześladowań. Jednak nie są w stanie sprostać jej mądrości. Cesarz zarządza dysputę pomiędzy Katarzyną a i 50 filozofami i retorami. Katarzyna ma według tradycji 18 lat, młoda dziewczyna. I ci filozofowie, 50, nie byli w stanie sprostać mądrości Katarzyny. Nie byli w stanie pokonać jej argumentów. Cesarz rozgniewany obrotem sprawy skazał ją na tortury. Tradycja mówi, że smagano ją żyłami wołowymi, także jej ciało było jedną wielką raną. Mnożono ją głodem, łamano jej kości, koły. Dlatego także i tutaj w głównym ołtarzu św. Katarzyna jest przedstawiona trzymając w ręku koło. Jednak dzięki jej modlitwom koło wstępuje anioł z nieba i koło rozczaska. Ostatecznie została ona ścięta przez kata. Umiera prawdopodobnie w roku 307 lub 312. Po latach jej ciało i relikwie zostały przeniesione do klasztoru właśnie świętej Katarzyny, który do dnia dzisiejszego znajduje się u podnóża góry Synaj, dzisiaj z terytorium Egiptu. Na zachodzie Europy zawsze czczono świętą Katarzynę jako jedną z 14 świętych wspomożycieli. Siostry i bracia, można zapytać, czego nas uczy ta święta męczennica, przecież żyjąca w odległym III, IV wieku. Czy nie mamy, powiedzmy w cudzysłowie, nowszych świętych, bardziej nam współczesnych? Znaczy, moi drodzy, święci nie znają czasu, nie znają dat. Święci są ponadczasowi. I każdy święty żyjący nawet w odległych stuleciach ma coś nam do powiedzenia. Co do powiedzenia ma nam święta Katarzyna? Młoda dziewczyna, jak mówi tradycja, piękna, a przy tym mądra. Pierwsze uczy nas obrony wiary. Kochani moi, wielu z was doświadczyło czasów komunistycznych, czasów prześladowań, kiedy ten kościół był zamieniony na magazyn, kiedy były zamykane świątynie, kiedy chrześcijanie katolicy czy też prawosławni byli prześladowani. Można powiedzieć, że znacie to z autopsji. Co to znaczy cierpieć za wiarę, tak jak cierpiała Katarzyna? Przed kościołem katedralnym w Kijowie, gdzie w tej chwili pracuję jako duszpasterz Polaków, stoi krzyż, a w nim dzwon, nazywamy go dzwonem pokoju. Jest to dzwon, który został ufundowany w pamięci ofiar za wiarę tu na naszych terenach. Więc święta Katarzyna uczy nas mężnego wyznawania wiary. Dziękujemy Bogu, że czasy się już zmieniły. Możemy się tutaj dzisiaj gromadzić w tej świątyni, w innych świątyniach. Budują się nowe świątynie. Czy ustały jednak prześladowania? Nie. Moi drodzy, idzie nowa fala prześladowań. Śledzicie, co się dzieje w Europie. Zalewa nas nowy potop muzułmaństwa, islamu. Francja, najstarsza córa kościoła, już dawno zapomniała o swojej wierze. W Niemczech pytanie, czy tam jeszcze jest kościół katolicki, czy jakiś dziwny twór protestantyzujący. Dzisiaj chrześcijanie są najbardziej prześladowaną religią na całym świecie. I robi się to pod płaszczykiem demokracji,
tolerancji, czy jakiejś takiej, czy innej poprawności politycznej. W wielu krajach na Zachodzie już nie wolno bić w dzwony, bo ptaki straszą. Nie wolno stawiać choinek, szopek, artefów, bo urazimy uczucia muzułmanów. A kogo to obchodzi? Oni przyszli do nas, czy my do nich? To są realia dzisiejszego świata, dzisiejszej Europy. Dlaczego, moi drodzy, już trzeba powiedzieć, że w Polsce wcale nie lepiej się robi? Różne ideologie, gendery, nie gendery. I teraz od nas, chrześcijan, katolików, wymaga się odważnego świadectwa wiary. Do tego, do czego zostaliśmy zobowiązani na Chrzcie Świętym, w sakramencie bierzmowania, aby nasza mowa była tak, tak, nie, nie, a wszystko co inne od złego pochodzi. Czy czasami nie zachowujemy się jak ten przysłowiowy struś i chowamy głowę w piasek? Czy mam odwagę dawać świadectwa mojej wiary, katolickiej, świętej? Patrzmy, święta Katarzyna stanęła do dysputy naprzeciw 50 filozofów. Siostry i bracia, zastanów się teraz, nie każdy dzisiaj zrobi sobie taki rachunek sumienia. A czy my w naszych domach rozmawiamy o naszej wierze? Czy rozmawiamy z dziećmi, z wnukami? Czy jest to temat naszych rozmów, naszych dysput? Czy bierzemy do ręki Pismo Święte i razem z dziećmi, z wnukami siadamy, czytamy? Albo Żywoty Świętych, albo jakąś inną pomożną książkę? Dzisiaj mamy technikę. Czy siądziemy i oglądniemy jakiś dobry film chrześcijański, katolicki o życiu jakiegoś świętego, świętej? Czy może już to nie jest tematem naszych rozmów? Bo praca, bo pogoń za pieniądze? Owszem, w niedzielę do kościoła, no bo tak zostaliśmy wychowani i dobrze. Ale kochani moi, to jest mało. Bo jest pytanie, wam wiarę przekazali wasi dziadkowie, którzy pomimo prześladowań, represji, tą wiarę przechowali. Tą wiarę, która zawsze była bardzo silno złączona z naszą polską tradycją, kulturą. I teraz pytanie, co my przekażemy młodym pokoleniom? Kolana ojca i matki to pierwsza szkoła modlitwy, wychowania w wierze, w tradycji, w kulturze. Moi drodzy, zapatrzmy się w patronkę waszej świątyni, świętą Katarzynę, w tę młodą dziewczynę, a jakże zawstydzającą niejednego dorosłego mężczyznę, która miała odwagę oddać nawet swoje życie za wiarę. Dzisiaj nikt od nas nie oczekuje, nie domaga się oddawania życia. Ale właśnie tego odważnego świadectwa wiary w naszym codziennym życiu. Kochani moi, przybywam do was z Kijowa. Można powiedzieć chyba z najbardziej ważnej, najważniejszej świątyni tu u nas na Ukrainie, koło katedra świętego Aleksandra w Kijowie, w stolicy. Kościół wybudowany na początkach XIX wieku przez naszych pradziadów, ojców. Przez Polaków. Wtedy, kiedy tej Polski na mapie Europy nie było, była rozdarta pomiędzy zaborców. Wybudowano ten kościół fortelem, ponieważ car nie chciał pozwolić na budowę katolickiej świątyni w Kijowie. Był malutki kościółek Pani Panny. Ale po wizycie cara Aleksandra w Kijowie polscy ziemianie dają się do niego z prośbą, że chcą upamiętnić tą jego wiekopomną wizytę w Kijowie. No i najlepszym pomnikiem byłoby wybudowanie kościoła. No i car się zgodził.
stąd też i wezwanie tego kościoła świętego Aleksandra. Dzwony kiedyś tej świątyni biły 100 lat temu radośnie, gdy Polska odzyskała swoją niepodległość. Biły, gdy wjeżdżał do Kijowa marszałek Piłsudski. Później przyszły ciemne lata komunizmu. Kościół został zamknięty i o wiele gorzej potraktowany niż ta świątynia, bo ta świątynia była tylko magazynem. Kościół świętego Aleksandra przedzielono piętrami, w prezbiterium były toalety, a w kopule świątyni było planetarium. W latach 90. gdy Ukraina odzyskała swoją niepodległość, został zwrócony. I praktycznie remont tego kościoła trwa do dnia dzisiejszego. Powoli odtwarzamy ołtarze. To wszystko wymaga nakładu finansowego. Dlatego jestem wdzięczny księdzu proboszczowi Władysławowi, że on powiedział na nasz apel. Bo mogłoby się tak wydawać, że Kijów, konkatedra, cóż tam powinno nie być? Jest takie polskie przysłowie, kochani, które mówi, że najciemniej pod latarnią. Tak samo jest i w Kijowie. Gdy we wrześniu biskup mnie zamianował w Żytomierzu, w Kijowie, jako duszpasterza Polaków przy konkatedrze. I gdy rozmawiałem wtedy z księdzem proboszczem Stanisławem, pytam się, dlaczego dzwony milczą? Dlaczego nie biją dzwony? I kochani, to jest ciekawa rzecz. Mamy 5 dzwonów. I największy z tych dzwonów, 2,5 tony, to jest właśnie dzwon Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ksiądz proboszcz już o tym nie wiedział, gdy mnie tutaj do was zapraszał. Kolejny dzwon to jest Jan Paweł II. 2 mniejsze, święty Antoni Padecki, Jan Chrzciciel. Tak jak wam wspomniałem, ten 5 dzwon przed kościołem, dzwon pokoju. Dzwony, które ofiarowali Polacy. Częściowo Polonia amerykańska, częściowo z ofiar zebranych właśnie w Polsce. Niestety już kilkanaście lat temu upiór uderzył w tę wieżę. Zostały mechanizmy tych dzwonów uszkodzone do dnia dzisiejszego, te dzwony nie dzwonią. I dlatego powstała taka myśl, gdy obejmowałem to duszpasterstwo Polaków, właśnie ludzie sami przyszli, gdy zaczęliśmy się zastanawiać, mówię, proszę księdza, pięknie byłoby, abyśmy właśnie na uczczenie stulecia niepodległości Polski. Od nas Polaków i tu na Ukrainie i w Polsce zostały złożone ofiary, aby rozkołysać te dzwony świętego Aleksandra w Kijowie. Aby znowu zaczął on głosić chwałę Bożą, bo mówimy, że dzwony to głos Boga, który wzywa nas na modlitwę, który towarzyszy nam przy naszych narodzinach, przy pogrzebie, gdy już odchodzimy do wieczności. A tym bardziej jest to ważne właśnie tam, w stolicy Ukrainy. Kościół świętego Aleksandra znajduje się w samym centrum Kijowa, zaraz przy Majdanie Niezależności. Góruje nad tym Majdanem. Aby te dzwony właśnie tam w Kijowie głosiły chwałę Bożą. Dlatego i księdzu proboszczowi, i wam, w imieniu księdza naszego biskupa Witalia Krzywickiego, w imieniu księdza proboszcza, pragnę złożyć serdeczne uzamać za ofiary, jakie dzisiaj będziecie na palce składali, właśnie aby rozkołysać te dzwony świętego Aleksandra. Niech one biją na większą chwałę Boga. Niech głoszą także i wielkość serc, naszych serc polskich.